przeprowadzała badanie Exit Poll po wyborach samorządowych. Pan profesor Kazimierz Kik, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i pan doktor Tomasz Żukowski, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego są państwa i moimi gośćmi. Szanowni panowie, nie znamy tak naprawdę jeszcze dokładnych, oficjalnych wyników, które powinna opublikować Państwa Komisja Wyborcza. To znaczy znamy te wyniki całościowe, wiemy kto, gdzie, jaki mandat otrzymał. Natomiast nie jesteśmy, przepraszam, nie jesteśmy w stanie wejść na strony PKW i dokładnie posprawdzać sobie liczby głosów nieważnych i zrobić mniej więcej to, co każdy zainteresowany mógł zrobić w poprzednich wyborach, bo wtedy było to dostępne. W tej chwili takiej wizualizacji wyborów nie mamy. Proszę powiedzieć, czy ta wizualizacja i takie porównanie tych wyników oficjalnych już przedstawionych, miejmy nadzieję, dość szybko przez PKW, z badaniami, które przeprowadziła reprezentowana przez pana pracownia, czy ona może nam pokazać coś, co też powinno nam dać do myślenia, co się stało w tych wyborach, bo my tak naprawdę od momentu opublikowania i przez Ipsos wyników sondaży powyborczych, ale później jeszcze w zestawieniu z tym, co publikowała PKW, no zadajemy sobie pytanie, co się stało, że tylko wyniki dwóch partii tak się bardzo różnią, a cała reszta okazało się, że udało się Ipsosowi zbadać z niezwykłą precyzją. Ja myślę, że tak do końca na 100% to się nigdy nie dowiemy. Znaczy będziemy mogli stawiać różne hipotezy, różne teorie, założenia. My na pewno otrzymując te dane, z niecierpliwością na nie czekamy w ogóle, z PKW, z rozkładem już komisja po komisji głosów, będziemy mogli zweryfikować nasz warsztat, nasze narzędzia, sposób doboru próby, czy tu nie zostały popełnione jakieś błędy. Nie wydaje nam się, z uwagi chociażby na to, że w tym samym czasie robiliśmy w 8 miastach, badaliśmy poparcie na kandydatów na prezydentów, gdzie ten sam warsztat, te same narzędzia, ten sam dobór próby, te same punkty wręcz i wszystko zadziałało świetnie, tak? Więc nie przypuszczamy, żeby to było coś, co nam odkryje jak gdyby zupełnie jakąś nową rzeczywistość i pokaże faktycznie, że tu i tu tutaj były popełnione błędy z naszej strony. Oczywiście musimy to sprawdzić, tak? To natomiast dopiero umożliwi jakieś dalsze prace i zastanawianie się, co mogło być przyczyną. No, natomiast cała trudność też polega na tym, że zbyt wiele informacji tutaj jest tajnych, niedostępnych albo utraconych, tak? W związku z czym obawiam się, że będzie można jedynie postawić pewne tezy i pewnie potem długo dyskutować, czy one są prawdziwe, czy mniej lub bardziej, tak? Bo do tego pewnie taka dyskusja mogłaby się sprowadzać. Ja myślę tak, że poniedziałek poznamy całościowy obraz wyników tych wyborów, ale wydaje mi się, że troszeczkę operujemy na obrzeżach rzeczywistych wyborów samorządowych, bo koncentrujemy się na wyborach do sejmików. Tam jest tylko 550 radnych, natomiast 46 tysięcy radnych to jest jednak w gminach, w powiatach i tak dalej. I to będzie prawdziwy obraz. I w moim przekonaniu te różnice wynikają także i z tego, że przecież ludzie mogą głosować, to co najmniej cztery karty były, inaczej na prezydenta, inaczej w wyborach na radnego do miasta, inaczej w wyborach na radnego do sejmiku. I wydaje mi się, że ta kakofonia dźwięków mogła uderzyć w badających sytuację, że w zależności można było powiedzieć, głosowałem na tego, a mógł głosować w trzech kategoriach, w dwóch jednocześnie, kogoś innego na prezydenta. Kogo innego na radnego, na przykład Warszawy, jeżeli chodzi o Warszawę, a kogo innego na radnego do sejmiku wojewódzkiego. Więc ja myślę, że te wybory, one tak się nie dadzą jak wybory parlamentarne, uchwycić jakimś jednym spojrzeniem, ponieważ to były cztery jednak spojrzenia i te różnice wynikają właśnie z tej mnogości. Znaczy, ważny jest bardzo ten kontekst zdecydowanie, ponieważ na pewno ludzie zdecydowanie lepiej kojarzą wybory na prezydentów, burmistrzów, wójtów.
one są personalne, osobowe, w małych miejscowościach no, wszyscy jeszcze się znają niemalże, tak? W większych już przez media się znają, więc jest duża personalizacja tych wyborów, tak? Jeżeli chodzi o radnych gminnych, również ta wiedza pewnie jest większa, ponieważ to dotyczy tak naprawdę kwadratu ulic, w których żyjemy, tak? I ci kandydaci na tym lokalnym poziomie też często działają, chodzą, przedstawiają się, mają bezpośredni wręcz kontakt ze swoimi potencjalnymi wyborcami. Natomiast i powiaty, i sejmiki są już takim tworem pewnie dość odległym i podejrzewam, że wiele osób idąc do tych wyborów mogło również mieć takie zachowania. Na zasadzie no, burmistrza, wójta to wiem, tak, radnego to wiem, a tu nie bardzo wiem o co chodzi, to wrzucę jak jest, tak, albo skreślę pierwszego, albo skreślę więcej, bo tak usłyszałem, że wszystkie kartki trzeba skreślić. Znaczy tu teorii można mieć całkiem sporo. Ja bym jednak bronił tych, którzy zostali spytani przez firmę Ipsos i wyszli z lokalu i po 2 minutach odpowiedzi, na kogo głosowali w sejmikach. Zakładam sobie, że zdecydowana większość z nich mówiła to, co chciała uczynić, kiedy wrzucała te karty. Bez wątpienia. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. To jest po pierwsze. Teraz odpowiadam na pani pytanie, co my się dowiemy. No, oczywiście dowiemy się mnóstwa różnych rzeczy. Tu się zgadzam, że to było kilka wyborów równocześnie. Były wybory i wójtów, burmistrzów. Tu się dowiedzieliśmy sporo ciekawych rzeczy, że przynajmniej w większych miastach poziom poparcia dla najpotężniejszej partii, w cudzysłowie, polskiej lokalnej, czy partii burmistrzów, wójtów i prezydentów miast osłabł. Oni w pierwszej turze wypadli tym razem, chociaż w dalszym ciągu są najpotężniejsi, ale słabiej niż 4 lata temu. To jest ważny wniosek. Można na ten temat mówić dłużej, ale to pewnie o tym będziemy mówili w najbliższą niedzielę, bo będzie wtedy więcej do mówienia. Teraz powiem tylko tyle, że drugą niezwykle ważną informacją jest to, że stan funkcjonowania systemu wyborczego, rozumianego najszerzej, czyli sposób przygotowania kart, promowania, sposób dokładności, precyzji liczenia i tak dalej, w tym również być może świadomych działań na rzecz tego, żeby nie policzyć dobrze, żeby to nazwać bardzo elegancko, razem spowodował, że niestety między intencjami ludzi, zwłaszcza w wyborach do sejmików, a tym, co wyszło, jest na tyle duża różnica, że musi, powiem tak, najogólniej bardzo niepokoić. 18% głosów nieważnych wedle danych PKW. Poczekajmy jeszcze na pełne dane, zobaczymy, czy ta liczba się potwierdzi, czy może trochę skoryguje, bo ona zdaje się chyba jeszcze nie jest taka do końca pewna czy pełna. No i ta bardzo duża różnica między wynikami exitu firmy a tym, co wyszło w PKW. Ja myślę, że to wymaga wyjaśnienia. Jest za wcześnie, żeby stawiać, znaczy mówię z perspektywy jakby nauki, socjologii, badacza. Polityk ma prawo wyciągać szybciej wnioski, badacz może postawić kilka hipotez, ale żeby je zweryfikować, trzeba po prostu i chyba innego sposobu na to są plerze, otworzyć te wory i jeszcze raz przeliczyć przynajmniej w części obwodów głosowania wyniki wyborów do sejmiku, bo tylko w ten sposób dowiemy się o bardzo wielu szczegółowych... Forma w zasadzie nie karty, tylko broszury, książeczki w wyborach do sejmiku. Bardzo wielko, tak dużo głosów. Być może pan jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy rzeczywiście też pracownicy Ipsosu mają takie doświadczenie, że ludzie, którzy udzielali odpowiedzi, no też mieli wątpliwość, na kogo głosowali? No bo jednak to jest tak, że tutaj ludzie głosują na listę. Pewno rzadko się zdarza, żeby rozpoznawali kandydata z imienia i z nazwiska, głosują na listę, czyli w zasadzie jest tak jak w wyborach do parlamentu. Tam też większość głosuje na listę, nie na konkretnego kandydata. Więc czy rozumiem, że wychodząc, gdy wychodzili z lokalu wyborczego i mówili, na kogo głosowali, no to wskazywali listę, a pewno być może, a chyba, że mówili, że zakreślali wszystkie po kolei. Nie, to jest tak, że... My przede wszystkim pytając, nie dajemy kart podobnych, czy tej ankiety podobnej do tych kart, które są fizycznie jak gdyby używane do głosowania. Znaczy ta nasza ankieta jest dużo prostsza, ponieważ no, logistycznie byłoby to dość złożone, bo każdy punkt musiałby mieć inny zestaw kart. W związku z czym my jedynie pytamy o na jaką partię pani głosowała. Tak? Znaczy więc to jest pewne uproszczenie i to jest jak gdyby z definicji badanie poparcia partyjnego, a nie osobowego. No inaczej w przypadku
rezydentów, tam mamy nazwiska, tak? Ale w przypadku sejmików, no to jak gdyby pytamy o partię. I bez wątpienia, no, badanie jest pomiarem intencji. No, my nie przeliczamy tego, co jest w urnach, tak? I ile głosów jest tam nieważnych, jaka jest ich struktura i z czego te błędy mogą wynikać. Więc te różnice, no, są nieuniknione między badaniem a fizycznym wynikiem, chociażby ze statystyki, to jest tak oczywiste, jest. Tak, ale również z kilku innych powodów, takich, że właśnie mamy jakiś odsetek głosów uznanych za nieważne, podczas gdy wyborcy w dobrej wierze wrzucali do urny ten głos i z przekonaniem, że poprawnie głosują. Tak? Na pewno takich było całkiem sporo. Podobnie jest też tak, że innym problemem natomiast może być to, że część osób odmawia udziału w naszym badaniu. To też jest tak, że my nie wiemy, jakie oni mają preferencje. Staramy się to w jakiś sposób tam wyszacować. Tak? Więc poza gdyby błędem statystycznym jest jeszcze kilka innych elementów, które na ten błąd mogą wpływać. Tak? My, no, staramy się to korygować, uwzględniać, w jakiś sposób modelować. Są takie niewiadome, chociażby właśnie jak poziom tych błędów, tak, czy głosów nieważnych, których nie założymy wcześniej, którego nie założymy takiego parametru wcześniej, bo ciężko jest przewidzieć, na jakim poziomie ten odsetek będzie się wahał. Tak? I tu pewnie jest główny problem rozbieżności między nami a PKW. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że no, cieszę się, aczkolwiek to jest taki trochę śmiech przez łzy, że doszło do tak poważnego zamieszania wokół tych wyborów, ponieważ ten odsetek głosów nieważnych w poprzednich wyborach również był bardzo wysoki. Tak? Przeszło prawie 13%. Jeżeli to było 9, 12, tak? to jakby na to nie patrzeć, to pewnie stworzyliśmy poprzez ordynację wyborczą, system wyborczy, wreszcie konkretny sposób organizacji tych wyborów, takie mechanizmy, które być może eliminują jak gdyby z prawa głosu całkiem sporą grupę społeczeństwa. No tak, ale ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że no bo państwo mierzyliście, czy pytaliście o to, na którą partię głosował ten, który uczestniczył w badaniu, on odpowiada, udziela na taką, na inną, wymieniał ją. I teraz okazuje się, że tylko wyniki oficjalne już wyborów dwóch partii bardzo znacznie odbiegają od wyniku badania powyborczego. Natomiast wyniki dwóch pozostałych partii, no, są bardzo zbliżone. Jak to jest? To znaczy, że ci wyborcy tutaj Platformy i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ogóle się nie mylili, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u widocznie mieli jakieś problemy. Pani dorzuca jeszcze dodatkową informację. Otóż tutaj pan Andrzej bardzo trafnie zauważył, że jest coś takiego jak poprawność polityczna, co powoduje, że nie wszyscy się przyznają. Tylko do tej pory zawsze tak było, że ten mechanizm w związku z dominacją opcji niechętnej PiS-owi w mediach i tak dalej powodował, że wyniki PiS-u były niższe niż te, które osiągnął w rzeczywistości. A tym razem mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, że wynik był wyższy. Na ogół tak było w każdym razie. W parlamencie ostatnio tak było z tą to, ja bym jednak tutaj popatrzył na błąd z istoty rzeczy, to znaczy błąd badających. Bo jeżeli patrzymy na wybory samorządowe poprzez pryzmat preferencji partyjnych, to już jest zniekształcenie w pewnym sensie samej istoty wyborów samorządowych. Ale mówimy teraz o sejmikach. Tam ludzie wybierają listy, tam po prostu wybierają partie. No i tak, ale jest jeszcze takie jedno inne, dodatkowe wyjaśnienie. Ja sobie to wyjaśnienie wziąłem jako zasadnicze. Mianowicie zawsze w przypadku partii właśnie, a nie samorządów, ta różnica pomiędzy rzeczywistym głosowaniem a deklaracją co do głosowania przy partiach właśnie zawsze była największa. Właśnie w wyborach parlamentarnych i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym przypadku, jeżeli popatrzyliśmy, założyliśmy sobie, że będziemy analizować wybory samorządowe poprzez pryzmat partii politycznych, z góry byliśmy narażeni na to zjawisko, które towarzyszy każdemu wyborom parlamentarnym. I zwróćmy uwagę na to, że różnica pomiędzy 17 poprzednimi nieważnymi głosami z poprzednich wyborów była się dokładnie 3,5%. Przykładowo, gdybyśmy znów szukali analogii. Była dużo mniejsza niż teraz. Ja rozumiem. Mniej więcej o 3%. To jest ta sama różnica, jaka była pomiędzy wynikami na PiS, jeżeli chodzi o badających, a rzeczywistymi wynikami na PiS po tym wszystkim. Prawda? Jeżeli chodzi o różnicę. Ja myślę, że ta
tak upraszczać nie można tego wszystkiego, że jednak... Ale gdzie lepiej, że były regiony, w których na przykład w Wielkopolsce, głosów, gdzie teraz jest najwięcej głosów nieważnych, a wcześniej było ich mniej. W Wielkopolsce więc, zawsze było dużo. To po prostu jest tak. To zresztą uderza kompletnie w tezę to, że to jest wynik niekompetencji. No, rozumiem, jak ktoś chce obrażać Wielkopolę w ten sposób, to niech tak robi dalej, ale ja bym nikogo do tego nie namawiał. Ale jednak wrzućmy do tego jeszcze taki wariant, że tu mogło pojawić się zjawisko niechęci do partii politycznych w ogóle, czyli jakiego protestu swoistego. Ja mówię, że głosowałem na tą partię, a ja oddałem głos nieważny. Prawda? Bo podejrzewam, że jednak w tych wyborach w dużym stopniu pojawiło się zjawisko. Ale ono dotyczyło w takim razie tylko dwóch partii. To trudno byłoby, trzeba byłoby zbadać te kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy rzeczywistych głosów. Bo no tak, tego ale nie jednak wiemy. Udało się przewidzieć bardzo dobrze. No, wynik SLD jest pojawiło chyba się zjawisko bodajże dwie przed wyborami. Ja też byłem, rzecznikiem tego stanowiska, że partią ręce precz od wyborów samorządowych, prawda? I ja wiem, że doskonale, że przez Polskę przyleciała fala zbliżamy się tego do końca typu. Ale ja mam alternatywną próbę wyjaśnienia. Otóż wyjaśnienie jest następujące. Jest kilka różnych mechanizmów, ale dwa są chyba najważniejsze. Znaczy, ten, który prawdopodobnie miał duże znaczenie, to jest taka sytuacja. Jeżeli było dużo głosów nieważnych z powodu nadmiaru krzyżyków, bo duża część ludzi odczytała, że tak należy głosować. Została zmylona sposobem prezentacji tego, jak należy głosować, to należy się obawiać, że zgodnie z zasadą lepiej zrobić coś mniej dokładnie, niż dokładnie, bo jest szybciej, jakaś część ludzi, która liczyła te wyniki, widząc krzyżyk na pierwszej stronie przy liście numer 1, nie sprawdzała, czy krzyżyki są przy następnych listach, co w naturalny sposób głos nieważny zamieniało w głos ważny na PSL. I drugie zjawisko, no, które już jest bardziej budzące większe komisje emocje. Komisje wyborcze nie wertowały dokładnie stron broszury. Co powiedział pan sędzia z Elbląga. No słuchajcie, nie sprawdziliśmy tego dokładnie, bo byliśmy tak zmęczeni. To chodziło o coś znacznie prostszego. Zsumowania jeszcze raz wyników z obwodów głosowania. Zresztą na województwie śląskim też były takie tłumaczenia. I druga hipoteza jest taka niestety, że można się też liczyć z tym, że o czym słyszymy z bardzo wielu różnych miejsc, że były też działania świadome polegające na dorzucaniu głosów, ale no to trzeba sprawdzić jeszcze... To jest insynuacja. Pojawiają się takie głosy, to trzeba sprawdzić. To jeśli tak powiedział, to na pewno nie jest insynuacja, tylko informacja. No być może, ale raczej o charakterze insynuacji. To trzeba sprawdzić. Ja bym tak pomyślał. Jeżeli chcemy podważać zaufanie, rzecz jasna, do instytucji państwowych, takim jest PKW, możemy. No myślę, że robotę PKW zrezygnując, zgadzam się, ale wydaje mi się, że to w takim wypadku dopuśćmy też jako równoważne tłumaczenie, że to jednak ludzie skreślili i ludzie głosujący wprowadzili błąd także A może badacze. Dopuśćmy jeszcze jedno rozwiązanie, to znaczy liczenie powtórne głosu. Jeżeli obciążamy PKW, to powinniśmy również obciążyć Krajowe Biuro Wyborcze również polityków, że bezrefleksyjnie głosowali różne zmiany w przeszłości, bo dla mnie jest faktem zastanawiającym, że jeżeli przy poprzednich wyborach były obwody, gdzie odsetek nieważnych głosów przekraczał 60%, zbliżał się do 70%, to ktoś, kto nadzoruje realizację wyborów, powinien nad tym faktem się zastanowić. Czy to jest błąd ludzki, organizatorów, przewodniczącego, czy lokalnych rozgrywek w tej miejscowości, bo jest to naprawdę zastanawiające, jeżeli większość oddanych głosów to są głosy nieważne, a to nie są jednostkowe komisje. Takich komisji naprawdę było całkiem sporo. I uważam, że tu przez lata, przez w zasadzie kilkanaście lat wszyscy, którzy nadzorowali, koordynowali i zatwierdzali czy wytyczali regulaminy, kodeksy, ordynacje, powinni w tej chwili mocno uderzyć się w piersi i pochylić nad tym problemem, co zrobić, żeby przyszłości tego nie było. Na tym kończymy po jednym zdaniu dosłownie. Należy także uwzględnić to, co pan powiedział słusznie, niedoskonałość procedur. I pan Tomasz Żukowski, dorzucę jeszcze jedną zdanie. Rzecz. Przypomnę, mówi się powszechnie, że broszurki przynoszą więcej głosów nieważnych i kiedy mimo tego, że wiedziano to wcześniej, wprowadzono broszurki w całym kraju. To też jest trudne do zrozumienia. Pan doktor Tomasz Żukowski, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i pan Andrzej Olszewski, konsultant grupy badawczej Ipsos. My za chwilę rozpoczynamy polityczne podsumowanie dnia. Proszę zostać z nami.